Jeśli nie masz końców na paczki, wbijaj na fifashop.eu. Możesz zapłacić SMS-em, przelewem, paysafe cardem. Wszystkim. Link oczywiście znajdziesz w opisie tego filmu. Ok, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj będzie naprawdę dosyć specjalny pack opening, głównie dlatego, że będziemy mieli dwa konta z razem będzie 9 czerwonych kart dzisiaj, to na pewno, bo będzie 5 za golda 1 i 4 za mojego golda 2 miesięcznego. Bardzo będą paczki z Elite 3 wbite przez Krzyśka Fabiszaka, za które bardzo mu dziękuję, bo zaoferował mi swoje konto, więc mówię, no ja nie wezmę, no oczywiście, że wezmę. Także moi drodzy, odbieramy oczywiście nagrody za Food Champions, wbiłem golda 2 miesięcznego oraz tygodniowego, także wiecie, nie ma tragedii, mogło być wiadomo troszkę lepiej, może nawet troszkę gorzej, kto wie, mogło być i tak. Stroje takie same co wtedy, więc no nie ma rewelacji, tak mogę powiedzieć. Także mogę squixelować, super. Ogólnie rzecz biorąc, najbardziej bym liczył na Griezmana w tym teamie, bo wiem, że to jest praktycznie niemożliwe z mojej strony, no ale po prostu chcę trafić coś dobrego, coś drogiego, żeby uzbierać na tego Griezmana informa, bo naprawdę bardzo na nim zależy. Więc otwórzmy pierwszą, najgorszą paczkę za 25 tysięcy końców, która jest dla mnie zwykle tragiczna i chyba tak się... O, są ekrany! Moment, są ekrany. Tak się nie spodziewałem. Brazylia, bramkarz, Ederson, nawet nie wiedziałem, że on ma ekrany tak naprawdę. Dobra, no ma on ekrany, ale raczej nie wydaje mi się, żeby on cokolwiek kosztował. Razem z nim Beniat, czy coś ten Ederson kosztuje? No, 6 tysięcy, nie ma tragedii. Okej, moi drodzy, kolejna paczka przed nami, tym razem za 55 tysięcy końców. Jest tu 30 rzadkich zawodników, mam szczerą nadzieję, że to będą ekrany, bo tu po prostu muszą być. A, nie sądzę. Oczywiście nie muszą być ekrany najwyraźniej, spoko, pewnie, czemu nie? Bo w tej paczce będzie Hiszpania, SPD, yes. Nie róbcie mi tego EA, naprawdę nie zabierajcie mi radości z tej gry, której w ogóle już nie mam. Dobra, także wyślę wam wszystkich klasycznie na listę transferową, wyzabieram sobie 1000 kontraktów do klubu. Miejmy nadzieję naprawdę, że... Nie, jakieś ekrany, proszę je, jeszcze jedne ekrany. Dziękuję bardzo, są kolejne ekrany. Co tym razem? Nie będzie to inform, ale co to będzie? Portugalia. SPD i to z Carvalho. No, przecież nie, żebym się spodziewał Ronaldo oczywiście, no ale jak jest na Portugalii, zawsze jest taki mały promyczek nadziei, który zaraz potem znika. Sam się zastanawiam, czy w ogóle nie lepiej po prostu wbić golda 3 i już dalej nie iść, bo wydaje mi się, że za golda 3 są lepsze nagrody niż za golda 2, patrz na co tu się dzieje, no ale okej, no już nic na to nie poradzę, moi drodzy, po prostu nic na to nie poradzę. Lecimy do paczek za miesięcznego golda 2. 4 karty złote, minimum 81 z listopada. Najbardziej bym liczył na Pogba, ale oczywiście nie będę się napalał, bo zwykle wiem, jak to się kończy, więc po prostu otwieram. Paczka się otwiera i na co mogę liczyć? Na co? Czym jej mnie zaskoczy? To jest dobre pytanie. Także paczka się otwiera, są ekrany i to jest flaga. Hej, ktoś jeszcze jest w paczce? Ktoś warty uwagi? Nie wiem jak to skomentować, żadna z tych kart, oprócz może Liaicia, który jest nawet grywalny, ale w ogóle nie będę go używał. Dembele, który wygląda spoko, ale to nie jest... nie wiem, po prostu naprawdę udało mi ten Hradecki pójść na przepalenie Liaic, nie wiem co z nim zrobię, z tym też nie wiem co zrobię. Jezu, jakie on ma zdjęcie, wygląda jak debil na tej karcie, Boże, czemu mi to robicie? EA Sports. Jedynie ten Dembele jest spoko, nie wiem czy nawet go na ławkę dam, no wygląda nawet okej, okay. No jakie on ma tam, jakie ma. Wykończenie dobre, siła 87, no okej, okay, to mi się nawet podoba. Główki 90, też spoko, ile ono wzrostu? 1,83 m, no dobra, całkiem ciekawa karta, muszę przyznać, no nawet ten Dembele coś uratował tę paczkę, ale ogólnie to troszkę się zawiodłem, no, no dobra, no w takim razie myślę, że możemy lecieć na drugie konto, w którym jest Elita 1 tygodniowa oraz Gold 1 miesięczny, tak dajcie mi chwilę. No i moi drodzy, jesteśmy na koncie z Elitą 1, tak jak mówiłem, tygodniowym oraz goldem 1 miesięcznym. Z tego co wiem, Krzyśkowi starczy na Griezmana informa, za co w ogóle mu nie zazdroszczę, w ogóle nie chcę go w tym momencie zabić i poszarpać i w ogóle nie wiem co. Także jak sami widzicie, gold 1 miesięczny oraz Elita 3 tygodniowa, także całkiem się postarał, muszę wam powiedzieć. Jedna paczka za 100k oraz 3 albo 4 informy, pamiętam jak tam było. Jest tak, widzicie, 3 informy, jedna paczka za 100k oraz 5 złotych zawodników czerwonych. Także lecimy, moi drodzy, z pierwszą paczką za 100 tysięcy końców. Wypadałoby, żeby tutaj były ekrany. Wiem, że bywają różne. Nie wiem, jak to jest możliwe, że w paczce 100 tysięcy nie było żadnych ekranów. Naprawdę, to jest ewenement i to jakim cudem to się... Co tu się dzieje? Jej, przestańcie, naprawdę, bo ja zaraz zostanę wyzywany i pobiją mnie za to, jakie ja paczki przecież tutaj trafiam. To jest dramat, to jest po prostu dramat. Boże, dobra. 3 informy. Jak tu będzie Griezmann, to myślę, że moje wszystkie winy zostaną oddalone gdziekolwiek indziej. Także po prostu otwieram tę paczkę z 3 informami. A w tej paczce, moi drodzy, co się znajdzie? To jest bardzo dobre pytanie. Jak będzie flaga Francji, to będzie dobrze, ale co tutaj mamy?
Holandia, oj, to jest De Vries, o ile się nie mylę, tak, to jest De Vries, no to jest chyba walkout nawet, także, co tu jeszcze jest, Marlos, który no gdyby był z Brazylii, to na pewno by więcej kosztował, ale myślę, że 20 końca, a De Vries ile kosztuje? De Vries kosztuje 30, czy razem 50, Krzysiek, przepraszam, naprawdę, nie chciałem. Dobra, moi drodzy, ostatnia paczka, 5 złotych kart, minimum 81 overalla i nie wiem, naprawdę, nie wiem, czego się mogę spodziewać, po prostu miejmy nadzieję, że ta paczka będzie lepsza niż ta, co ja miałem na swoim głównym koncie, bo to, co było na moim koncie, to jest listy dramat, więc paczka się otwiera, są ekrany, miejmy nadzieję, że to nie będzie Finlandia, tylko to będzie Argentyna, SP Pastore, znaczy się... Kolejny walkout, w sumie mój chradecki to też był walkout, ale Pastore to... raczej mi się nie wydaje, że to jest to, co powinno być oczekiwane przez Krzysia kochanego. Oprócz Pastore jest... Ja ogólnie ze swojego Golda 1 trafiłem i nie z tej isko w jednej parce, tu jest na przykład tylko Pastore i Pastore, także no... Także dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka, proszę mi Krzysiek, nie zabijaj mnie, naprawdę, starałem się, po prostu starałem się jak mogłem. No ale wyszło jak zawsze. Dziękuję bardzo za oglądanie, koniecznie zostaw łapkę w górę, jeżeli ten film się spodobał, zostaw suba, jeżeli jesteś nowy. Trzymajcie się, do usłyszenia, no i na razie.